14 lutego Kościół czci błogosławionego Wincentego Velarde David. Wincenty urodził się w Manises, w hiszpańskiej Walencji, 28 czerwca 1889 roku. Był ostatnim z ośmiorga rodzeństwa. Następnego dnia po urodzeniu przyjął chrzest w kościele parafialnym, w którym proboszczem był kuzyn jego matki. Żył i dorastał w środowisku chrześcijańskiego domu, przesiąkniętego chrześcijańskimi cnotami i wielką miłością do bliźniego. Jego ojciec był właścicielem fabryki ceramiki. W rodzinnym domu i w szkole uczył się zasad chrześcijańskiego życia. Ukończył szkołę średnią u ojców Pijarów w Walencji oraz inżynierię przemysłową w szkole wyższej w Barcelonie. Tam jako świecki student gorliwie angażował się w apostolstwo. Od 1923 roku przez 7 lat przewodniczył Radzie Miejskiej w Manises. Gdy miał 31 lat, ożenił się z Izabelą Brodes-Bret. Oboje bardzo zaangażowali się w działalność apostolską w swoim mieście. Po śmierci ojca objął kierownictwo firmą ceramiczną. Ten zakład był również miejscem jego pracy apostolskiej. Z wielkim szacunkiem traktował swoich pracowników. Dbał o ich edukację i ich dobro. Oni odwzajemniali się szacunkiem i przywiązaniem. Udoskonalił metody pracy w zakładzie i założył szkołę przyzakładową. W parafii angażował się jako katecheta, członek Stowarzyszenia Eucharystycznego i zawsze dyspozycyjny współpracownik proboszcza. Kiedy w roku 1931 rozpoczęły się prześladowania kościoła, pomagał kapłanom. W swoim domu ukrywał księży i siostry zakonne. W sierpniu 1936 roku, gdy nasiliły się prześladowania, został zwolniony ze stanowiska sekretarza i nauczyciela szkoły ceramicznej tylko dlatego, że był katolikiem. W tym trudnym czasie służył pomocą i radą potrzebującym, ale doświadczał też troski od swoich pracowników. Aresztowano go w nocy 14 lutego 1937 roku. Gdy go wyprowadzono z domu, żona krzyknęła: "Do jutra", a on odpowiedział: "Do zobaczenia jutro lub w niebie". Przed sądem potwierdził, że jest katolikiem. Najbardziej chlubię się tym, że mogę być kim jestem i postępować tak, jak postępowałem. Nie zaprę się prawdy. Został natychmiast zastrzelony. Przyznanie się do wiary katolickiej było wówczas karane śmiercią. W czasie homilii w dniu beatyfikacji 1 października 1995 roku święty Jan Paweł II powiedział: "Martyrologium Walencji wzbogacił także urodzony w mieście Manises błogosławiony Wincenty, który uwieńczył męczeństwem swoje życie bez reszty oddane Bogu i bliźniemu oraz dążeniu do sprawiedliwości w świecie pracy, zwłaszcza w szkole ceramiki i w patronacie akcji katolickiej. Modlitwa i głęboka pobożność eucharystyczna były pokarmem jego całego życia, dzięki czemu także jego praca nosiła znamie Bożej obecności. Stan małżeński, praca zawodowa, życie typowe dla ludzi świeckich – wszystko to są drogi wiodące do świętości. Jeśli człowiek przeżywa je w prawdzie i z ewangelicznym zaangażowaniem, spełniając zobowiązania wynikające z chrztu. Jego doczesne szczątki są czczone w kościele parafialnym świętego Jana Chrzciciela w Manises. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Wincenty aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.